Dzień dobry, nazywam się Katarzyna Witkiewicz i to jest mój podcast Literatura Przepiękna. Kiedy miałam 6 albo 7 lat, mój tata opowiedział mi o Halenie Trojańskiej. Nie pamiętam kontekstu tej rozmowy, ale pamiętam jej finał. Byłam strasznie podekscytowana tą historią. Bardzo chciałam poznać tę kobietę. Pytałam, gdzie ona jest czy może to jest ktoś z naszej wioski. Tata wtedy przyniósł mi pomarańczową encyklopedię PWN, położył ją na stole i powiedział: Tam jest wszystko. I w ten sposób nie tylko nauczył mnie korzystania z tej encyklopedii, a uwielbiałam tę książkę, ale też szukania odpowiedzi w nauce. Nauka była i jest tym, co zawsze daje mi bezpieczeństwo i oparcie w niemal każdej sytuacji. I teraz z perspektywy czasu myślę sobie, że mój tata zrobił jedną z najmądrzejszych rzeczy, jakie mógł zrobić w roli rodzica, czyli zaszczepił we mnie ciekawość do samodzielnego odkrywania historii. I ta ciekawość zaprowadziła mnie na studia polonistyczne, gdzie najważniejszym przedmiotem jest historia literatury polskiej. Zderzamy się z nią już w pierwszym semestrze. I to zderzenie jest o tyle bolesne, że wrzuca nas prosto do średniowiecza. A tam wiadomo króluje nicość, marność i śmierć. Co w sumie w kontekście wyboru tych studiów można traktować jako przepowiednie przyszłości. Średniowieczna śmierć jest jednak o tyle ciekawa, że jest w niej sporo ładu i każdy tam wie, co ma robić. Mamy obszernie opracowaną Ars Moriendi, czyli sztukę umierania, chociażby tę opisaną przez Mateusza z Krakowa, Moribundus, czyli umierający, doskonale wie, co go czeka, wie, co ma robić, wie, kiedy przyjdzie po niego diabeł, aby go wieść na pokuszenie. I jest w tym oczywiście taka średniowieczna idea pogardy świata, który odrzucamy, więc trochę łatwiej się z nim rozstawać. Ale jest też wiele zaskakujących aktualnych wątków, jak na przykład zawodzenie, że ja tutaj umieram, a oni czekają na mój majątek. To jest w skarce umierającego. I mówię o tym wszystkim dlatego, że przez całe stulecia literatura nie pomijała tematu śmierci. Cały czas pojawiał się ten temat: temat umierania, przemijania, ale też żałoby. Były treny, były sylwy, były powieści poetyckie, aż doszliśmy do takiego momentu w historii, gdzie śmierć i żałoba przestała nam pasować do naszej koncepcji świata. I mówią o tym badacze z każdej strony, nie tylko literaturoznawcy, nie tylko socjologowie, nie tylko antropologowie, ale nawet marketingowcy uczulają, by w mediach społecznościowych, jeśli chcemy mieć dobry zasięg naszych treści, nie pokazywać smutku, bo smutek nie ma szans, aby stać się wiralem. Smutek nie jest inspirujący, nie jest motywujący, nie chcemy się nim dzielić, bo kłóci się z naszym światem pięknych, pustych obrazków. I właśnie w ten świat wkracza John Didion ze swoją książką Rok Magicznego Myślenia. Ta książka opisuje pierwszy rok po śmierci jej męża, Johna Dana. Jej pierwszym i najważniejszym aktem jest wieczór 30 grudnia 2003 roku, kiedy przy kolacji mąż autorki przechodzi nagły incydent wieńcowy i umiera. Siadasz do kolacji i życie, jakie znasz, się kończy. Tak napisze Didion, i te słowa będą tutaj wracać jak refren. I ten pierwszy rozdział jest chyba zresztą najmocniejszy i najbardziej wciągający ma niezwykłą dynamikę. Akcja najpierw toczy się w salonie małżeństwa, potem czekamy na sanitariuszy, jedziemy do szpitala, tam konfrontujemy się z wieloma rzeczami, przede wszystkim tymi, które toczą się w głowie narratorki, a potem wracamy do pustego domu i czeka nas pierwsza, samotna noc. I wtedy my, czytelnicy, dowiadujemy się, że ta tragedia była jeszcze większa niż się wydawało, bo zaczęła się nie 30 grudnia, a kilka dni wcześniej, w pierwszy dzień świąt. Wtedy Quintana, czyli jedyna córka bohaterki, trafia do szpitala. Najpierw miała wysoką gorączkę, objawy grypy. Później, kiedy została przyjęta do szpitala, okazało się, że jej stan jest bardzo ciężki na tyle ciężki, że ona zapadła w śpiączkę. I nagle to zdanie o tym, że życie, jakie znasz, kończy się od tak, jest dramatyczne, przepotworne. Bo mówi o tym, że John w ciągu tych trzech dni niemal straciła córkę, bo ona walczy właśnie o życie. I właśnie straciła też męża, więc nawet nie ma z kim dzielić swoich emocji. Jest zupełnie sama. Didion jest drobiazgowa i bardzo dokładna. I przywołuje te zdarzenia niemal co do minuty. Ale to, co dla mnie było uderzające od właściwie pierwszej strony, to jest jej język, który jest jednocześnie prosty i wyrafinowany, bardzo trafny i w którym ujawnia się jej niebywała zdolność analityczna. To też jest na pewno efekt świetnej pracy, jaką wykonała Hanna Pasierska, która przekładała tę książkę. A wcale nie było to takie proste, bo literatura żałobna ma niestety to do siebie, że często robi z nas takich zakładników. I nam się wydaje, że nie możemy oceniać tych książek, bo przecież to jest zapis cudzych przeżyć, więc coś, co z zasady nie powinno być oceniane. Nie wiadomo, jak mówić o tej literaturze. I to niestety prowadzi do tego, że jeżeli ktoś popełni grafomańską książkę, to my zastanawiamy się, czy wypada to powiedzieć na głos, bo przecież jeśli skrytykujemy, to wyjdziemy na nieempatycznych, nieczułych, pozbawionych elementarnej przyzwoitości itd., itd. I jest w tym moim zdaniem duży błąd logiczny, bo przecież jeśli ktoś chce rozpracować żałobę, a nie chce być oceniany, to może pisać do szuflady, a nie wydawać książkę. I może to byłaby najlepsza strategia pisarska, a więc nie wydawać. Bo i tak żyjemy w czasie totalnej nadprodukcji i aby znaleźć cokolwiek wartościowego, musimy przedzierać się przez morze przeciętności, którym jesteśmy zalewani z każdej strony. Adidion pisze świadomie i świadomie publikuje też swoje teksty, bo pisanie jest najważniejszą cechą jej tożsamości. Ona sama o tym mówi, że to jest jej forma wyrażania siebie i jej właściwa forma egzystencji. I nie bez powodu zaczęłam ten podcast od osobistej retrospekcji, która pozornie jest w ogóle niezwiązana z tematem. Ponieważ odbiór tej książki, tak jak innych książek żałobnych, będzie w dużej mierze zależał od tego, czy my mamy za sobą doświadczenie straty tak bliskiej osoby. Nie babci, nie dziadka, nie kuzyna, tylko właśnie męża, żony, partnera, partnerki, dziecka. Nawet nie rodziców, o czym mówi John Dion już na wstępie, bo strata rodziców jest inna. Ja nie mam takiego doświadczenia. I dlatego moje punkty styku były w zupełnie innych miejscach. Ale były. I to pokazuje, że nawet tak skrajnie prywatny tekst może być w wielu miejscach dość uniwersalny i wspólnotowy, i możemy tam odnaleźć momenty, które będą nam bliskie, zupełnie nieoczekiwanie. Dla mnie te momenty styku były na przykład w prywatnych powiedzeniach. Albo w tym absurdalnym opisywaniu życia językiem poezji. Bo jeśli ktoś czyta dużo poezji i znana pamięć ulubione teksty, to one potem przychodzą i to się dzieje mimowolnie. Albo w tym gmeraniu w książkach, bo autorka też pisze, że od dzieciństwa uczono ją, że odpowiedzi trzeba szukać w książkach. Tam jest wiedza, a wiedza to kontrola. Musisz poznać zagrożenie, bo to minimalizuje lęk. Jeżeli zobaczysz w pole to zagrożenie, to może uda ci się przetrwać. Więc co robi bohaterka? Szuka odpowiedzi i przywołuje literaturę rozmaitego kalibru: wiersze, sonety, szekspira, pieśń o Rolandzie, literaturę fachową, opracowania zasad modelowego pochówku i taką etykietę żałobną, badania psychiatryczne, prace kardiochirurgów. Ona czyta wszystko, co może dać jej odpowiedź. A jak brzmi pytanie: jak odzyskać Johna? I to jest dobry moment, by zastanowić się nad samym tytułem tej książki. Myślenie magiczne jest takim terminem z zakresu psychologii i psychiatrii i oznacza, że my utożsamiamy myślenie z działaniem. Stań na szczelinie, twoja mama zginie. Znacie to państwo? To jest zdanie z książki Całując klamki. Ja ją przeczytałam jakieś 20 lat temu, a może nawet wcześniej, bo to jest historia dziewczyny zmagającej się z nerwicą natręstw i to jest literatura dziecięca. I to zdanie doskonale obrazuje o co chodzi w myśleniu magicznym. Czyli, jeśli coś zrobimy, albo czegoś nie zrobimy, to stanie się albo coś złego, albo coś dobrego. To jest właśnie charakterystyczne dla nerwicy natręstw, ale także dla schizofrenii i jak się okazuje, także dla zmagania się z żałobą. I Didion łapie się na tym, że ona nie chce wyrzucić butów męża. Bo niby w czym on będzie chodził, gdy wróci. Gdy śni jej się pasek, to ona chce naprawić ten pasek, bo przecież on go będzie potrzebował. I tak przecież się to odbywa, to jest dość powszechne. Osoby osierocone nie zamykają książek, które pozostały otwarte, niedokończone. Nie wyrzucają ubrań, nie chowają szczoteczek do zębów, bo te przedmioty czekają na powrót. Jeśli je schowamy albo wyrzucimy, to przecież ten powrót się nie uda. I to, co jest uderzające w tych sekwencjach, to sposób, w jaki narratorka zauważa to magiczne myślenie. Bo to wcale nie jest chaos rozpaczy, to nie jest rwanie włosów z głowy i powtarzanie sobie dlaczego, 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 tylko taka analiza, bardzo wnikliwa i wręcz zaskakująca. Didion się odcina od uczuć, przynajmniej stara się odciąć, stara się stanąć obok i spojrzeć na to wszystko obiektywnie, tak jak jej bohaterki. Pisze tę książkę z pozycji reporterki. Zauważa swoje myśli i zastanawia się nad ich znaczeniem. I nagle zauważa, że ta śmierć wcale nie była nagła. Była rzekomo nagła, bo przecież jej mąż chorował, miał poważne zabiegi kardiochirurgiczne. Lekarze wprost mu mówili, że jego choroba jest producentką wdów, więc można się było spodziewać. I gdy to przeczytałam, to przypomniał mi się wiersz Rilkego Każdemu daj śmierć jego własną, panie. Daje umieranie, co wynika z życia. I to przecież była taka właśnie śmierć. Im dłużej Didion się przygląda tym miesiącom poprzedzającym śmierć, tym bardziej zauważa, że ona była nieuchronna, że te kolejne sekwencje musiały się tak właśnie zakończyć. Tylko dlaczego ta refleksja przychodzi dopiero teraz, a nie wtedy? Czy on wiedział, że zostało mu tylko kilka dni? Czy dlatego oddał jej notatki? Czy dlatego tak bardzo upierał się w listopadzie na wyjazd do Paryża? I czemu w ten ostatni wieczór siedzieli osobno, w swoich osobnych gabinetach, zamiast być razem? Jest w psychologii taki termin błysk. On dotyczy tego, że nagle, w zwykły dzień, dzieje się coś takiego, że my wiemy. Mamy taki błysk, olśnienie. Wiemy jak zmienić życie, wszystko się układa. I ta książka pełna jest takich błysków. To są momenty olśniewające w toku tego wywodu, takie, które chcemy notować. Które chcemy mieć pod ręką, które chcemy zapisać na kartce, aby się do nich odwołać i do nich wracać. Takie cytaty, które się później notuje i wrzuca na swoje tablice. Przeczytam Państwu dwa takie fragmenty, które pokazują też, jakim językiem operuje Didion w swoim wywodzie i dlaczego tak łatwo się z tym utożsamić, albo zachwycić, albo przynajmniej docenić jej kunszt. Pierwszy fragment dotyczy tego, z czym musimy się zmierzyć, i jak nasze wyobrażenia o żałobie rozbijają się o rzeczywistość. Bo spodziewamy się szoku, ale nie zdruzgotania, spodziewamy się załamania, ale nie tego, że oszalejemy. I Didion pisze o tym tak: żal po stracie, kiedy nadchodzi, zupełnie nie przypomina tego, czego się spodziewaliśmy. Nie było to uczucie, jakiego doświadczyłam po śmierci rodziców. Bo gdy mój ojciec nie żył i moja matka nie żyła to nadal wstawałam rano i oddawałam rzeczy do pralni. Nadal planowałam menu na wielkanocny obiad. Nadal pamiętałam, żeby odnowić paszport. Żal po stracie jest inny, nie jest daleki. Nadchodzi w postaci fal, paroksyzmów, nagłych napadów lęku, od których uginają się nogi, zaćmiewa wzrok i znika powszedniość. Praktycznie każdy, kto go doświadczył, wspomina o zjawisku fal, ściskanie w gardle, dławienie, potrzeba, by westchnąć. I drugi fragment. Byliśmy z Johnem małżeństwem przez 40 lat. Spędzaliśmy ze sobą 24 godziny na dobę. Nie potrafię zliczyć, ile razy w ciągu przeciętnego dnia przychodziło mi do głowy coś, o czym musiałam mu powiedzieć. Ten impuls nie zniknął z jego śmiercią. Zniknęła możliwość otrzymania odpowiedzi. I tych błysków jest w książce bardzo wiele. Ale pomiędzy tymi błyskami jest zwykłe życie, które ona drobiazgowo przywołuje, i wiem, że to może być dla niektórych z Państwa męczące, bo jesteśmy zarzuceni nadmiarem nazwisk, miejsc, rzeczy i sytuacji, o których nie mamy pojęcia, które są nam obce, tym bardziej, że jest to amerykańska pisarka, więc te realia są nieco inne. I wiem, że tutaj pojawiają się czasem zarzuty o takie popisywanie się luksusowym życiem. Ja tak tego nie odbieram. Ona po prostu miała takie życie, więc o czym miała pisać? Jak miała to przeżyć autentycznie, jednocześnie wyzbywając się tej autentyczności? Odbieram to raczej tak, jak pokazanie, że pomimo tak wielkich możliwości i tak znamienitych kontaktów, ona była zupełnie bezradna w obliczu tego, co się stało śmierci swojego męża i choroby córki. Niby mogła wszystko, a była kompletnie bezradna. I właśnie wyrazem tej bezradności będą te sekwencje, w których ona odkrywa, co tak naprawdę się z nią dzieje. Na przykład, taki moment, gdy dostaje zaproszenie na publiczne wystąpienie i czuje, że temu nie podoła, i zastanawia się, dlaczego odmówiła, dlaczego nie jest w stanie się na to zdecydować. I wtedy zauważa myśl, że ona nie jest w stanie pokazać światu spójnej wersji siebie. Czy może być coś bardziej druzgocące, niż zauważyć, że jest się człowiekiem w rozpadzie? Ta książka zrobiła na mnie ogromne wrażenie. I gdy zaczynałam ją czytać, to nie spodziewałam się, że ona będzie aż tak stymulująca. Ona jest też zupełnie inna od wszystkiego, co do tej pory czytałam na temat żałoby. To nie jest ani proza poetycka, taką, jaką znam, chociażby z Różewicza i jego książki Matka Odchodzi. To nie jest też książka psychologiczna. Taka, jaką czytamy, kiedy chcemy poradzić sobie ze stratą bliskiej osoby. Mam tutaj na myśli książki takie jak Możesz odejść, bo Cię kocham, gdzie dostajemy wykładnie sposobów radzenia sobie ze stratą, z żałobą. Ten styl Didion, ta jej oszczędność słów, jej ogromna wiedza i taka zadziwiająca umiejętność zauważania pewnych oczywistości, ale też pewnych szczelin, bo przecież ta książka jest także o poszukiwaniu szczelin. Przez które do naszego mroku, do tej żałoby, wpuścimy światło, i przez które to szczeliny, nasi zmarli, być może znajdą sposób, na to, aby się z nami połączyć. Ale kiedy zamknęłam tę książkę, to nie mogłam pozbyć się wrażenia, że ona zapadła we mnie głębiej niż bym chciała, i nie mogłam zrozumieć dlaczego. I wtedy włączyłam dokument poświęcony John Dillion. On jest dostępny online, nosi tytuł Wszystko w rozpadzie. I on pozwala jeszcze bardziej poznać nam John Didion i zobaczyć, jakie piętno odcisnęły na niej te wydarzenia. To jest bardzo dobry materiał. I tam jest taka scena, która pokazała mi wprost, dlaczego ta książka ma dla mnie tak duży ciężar w tym dobrym znaczeniu i dlaczego czuję, że jeszcze nieraz do niej wrócę. Zostawię Państwa z tą myślą, bo ona jest chyba najlepszą rekomendacją, dlaczego warto sięgnąć po John Didion i rok magicznego myślenia. Otóż tam jest fragment sztuki teatralnej, opartej właśnie na roku magicznego myślenia. I widzimy na scenie Vanessa Redgrave, która jest tutaj głosem samej John Didion i ona mówi takie słowa. Wydarzyło się to 30 grudnia 2003 roku. Może się wydawać, że to dawno, ale nie o sobie, której to się przytrafiło. A czeka to wszystkich. Okoliczności będą inne, ale możecie mi wierzyć, was też to czeka.